Siemanko kochani, z tej strony Swordplay, a to kolejny odcinek z Tomb Raidera. Dobra, tutaj jeszcze zobaczymy, czy czegoś nie ma. Musimy tam iść, ale może coś pod wodą się kryje. O ile może się kryć. No chyba tutaj nic nie ma. Dobra, lecimy. Bierzemy shotguna. Dobra. Hopla, skacze. Dobra. Tutaj przez dziurkę przechodzimy, przez dziureczkę. O, mamy obóz. A już myślałam, że nic gorszego się nie wydarzy. Czym były te stwory w klasztorze? No, a propos tych właśnie stworów w klasztorze, to porządne były. Ci strażnicy to ostrzy są. Opowiadasz, Laru. Tutaj ulepszyć, czekam tak jak na Maxa. Pozostałością jakiejś zaginionej cywilizacji. No dobra, pistolecik, tutaj jest ten. Wiem jednak tyle, że zabili tych ludzi. O, większy magazynek, to się przyda. Bez wahania, ale teraz nie mogę. Dobra. Którędy idziemy? Musimy iść tamtędy. Czyli tam będziemy musieli po tej. No. O, będziemy musieli zrobić tak. O. Musimy tu później w to. Będziemy musieli po prostu złapać liną tutaj. I przybić. Lara sobie poradziła. Spoko. Dojdziemy tam? Dobra, dojdziemy. Skoro. Jest, Lara sobie poradziła, spoko, Lara. Zapalimy posążek i będzie exp. To jest exp. Jest posążek, jest exp, Lara, oczywiście. Dobra, skaczemy, pyk. Bierzemy oczywiście naszego shotguna, żeby rozwalać im mordy. Śrutem. Nie udało mi się tam skoczyć. Bo już tam nie wrócę. Fak, tam są surowce. Może to ta właściwa. Tak, no. Ale jak teraz stracimy surowce, to nie wiem. Nie podniecaj się tam. Będzie jak zawsze. Jakaś biedaczka. Myślę, że tutaj z łuku ich możemy pocisnąć spokojnie. W tego, żeby się podpalił. Stary, mam już dość tej wyspy. A! Kurwa! Fak, zabarykadował się. Pokażę górkę. I kurczę, ominął to. Dobra. Już trzech załatwionych. Teraz możemy zmienić na shotguna. Myślę, teraz będzie lepszy shotgun. Oczywiście Lara kicnęła sobie. Tak jak to ona kica zwykle. Na 10 metrów do przodu. A nie, tutaj się przydało. Tutaj musimy się złapać. Braku. Jedziemy, trolka! To oczywiście shotgun. Jeszcze ammo, tutaj ammo. A nie, mam max. Tutaj można zejść jakoś czy coś? Nie można. Dobra, dobra, cutscenka się pokazała. Mało brakowało. Jesteś tam? Jestem sam. Nic ci nie jest? Laro, czego oni ode mnie chcą? Rytuał ognia? Co to ma kurwa być? Posłuchaj, idę po ciebie. Uuu, jakie są słowa ostre. Proszę, proszę, pomóż mi, Laro. Obiecuję. Obiecuję ci sam. Hej, zabrała twoje o nie! Sam! Sam! Proszę nie! Zostawcie ją, suki syna, nie zbliżajcie się! Fak, przypuszczam, że oni chcą ją złożyć w ofierze. Fak. No, Lara będzie musieli zadziałać. Widzowie tutaj oczekują. Skop. Dobra, amunicja. Maksik. Znowu tyrolka. O,
działa. Nie wiem, może jakiś fragment samolotu. Raczej dalej. O, pod korek! Zbiornik pełny! Tylko żeby się nie wylało, paliwo jest na wagę złota! Niech to szlak. Musimy za... Pa, pa! A zarobiliśmy się, co nie? Chłopaki. Dobra, shotgun, shotgun. Się zbliżają chyba. Gdzie oni są? Mamy iść. O, części do strzelby zdobyliśmy. Uciekamy, uciekamy, Lara, Lara, dobrze. Wszystko jeden chyba został. Widzieliście? Nagle się pojawił jeden. Dziwne. Doładujemy. I tu jest area, tu mam ciemność, bo gram w nocy. Nie widzę. Dobra, już znalazłem. O, o, tu, tu, tu. Koleś. Spoko, tutaj jest shotgun. Co to dało? O, to był fragment tego gameplayu, który był zaprezentowany na targach E3. Można było to zobaczyć właśnie. Na E3 to było? Nie jestem pewien, ale chyba tak. Dookoła nie da rady. Muszę jakoś przejść. O, Lara, myślę, że się nie uda. Bo widziałem ten fragment. W takim filmiku też musimy robić interakcję. Pewno. To przykładowo, na przykład teraz muszę używać pistoletu, a wtedy muszę używać... Fuck. Fuck, ja tu tutaj się zagadałem, a mnie zabiło. Bo tam musiałem w tym filmiku, gdzie był ten wodospad, na początku musiałem używać spacji, żeby łapać się następnych pali tych. Teraz chyba już się uda. Ej, no fuck. Tak ją zabiło. Oni to za bardzo drastycznie, mi się wydaje, zrobili te śmierci Lary. Co się stało? Dobra. A jeszcze coś zostało? Dobra, poradziliśmy sobie. Teraz zaraz będzie fragment, na którym będziemy lecieć ze spadochronem. Ach, jest dreszczyk emocji. Czy jej się uda? Dobra, udało się. Lecimy. Przejęliśmy kontrolę nad Larą. Kontrola pełna jest. Oj, no fuck! Co to mają być w ogóle za śmierci? Jak ja lamię tego Tomb Raidera. Miłosiernie. Gram tak słabo, że ja nie mogę. Już 10 minut filmiku jest prawie. Jeszcze muszę to powtarzać. A teraz awaryjne odpalamy. Dobra. Jest spoko.
Kurde, ale ciężko między tymi drzewami. Fuck, jakiego ona ma pecha, ją tak obija tą Larę. Ona tyle musi przejść. Nie no, masakra, masakra. Jeszcze tylu tych bandytów jakiś tam. Te włosy latają, wszystko. Jeszcze mnie zaraz usłyszą, będzie peszek. Świątyni jak mnie mam. Dobra. Wow. Może na pokładzie jest jakaś apteczka. Dlaczego ci ta apteczka, Lara? Po co ci to? Złapaliśmy więźnia, ukrywał się w dziób. Somalijczyk właśnie dokręca mu śrubę. A co z tym drugim? Śrubę mu dokręca, ja pierdzielę. Dobra, ale co? Zobaczmy przy Heńko ten. Fuck. Gdzie ten Haruk? Nie wiem, o co ci chodzi. Proszę. Kłamiesz. Wiem, że uciekł razem z tobą. Myślę, że to jego życie dobiega końca. Fuck, co? Tam jest bitwa. Nad tym pomostem. Fuck! Fuck! Jakie zwłoki, Ale ma ładne nogi, muszę przyznać, piękne. Zadbane stopy. Pumeksy używał, widać. Znowu? Jakieś ślady starego? Nie? Twardy z niego. Ale się udało. Fuck. Oh, fuck, uciekaj, Lara, uciekaj. Fuck, zaraz mnie zabiją, jak nie ucieknę. Fuck. Żeby mnie nie zabili. Zasiadłem ją z boku! Mam coś dla ciebie! Dostał to swoje. Jak tu się wydarzyć? O, to się udało. No, udało nam się jakoś. Wiesz, nie było lekko. Ale tam Lara sobie zawsze poradzi. Może kilka razy zginie, ale w końcu jej się uda. To jest przecież Lara Croft. Tomb Raider. O, tu jeszcze. Zwłoczki. Instynkt Lary. Ten instynkt jest podobny właśnie bardzo do tego, co był w... No, ten... Coś tak... Coś jakiś... muszę sobie przypomnieć, poczekajcie. To było... to był jakiś zmysł detektywa w Batmanie właśnie. To właśnie pamiętam z Batmana, że jest bardzo podobne. Jakich tutaj powiesili ostro. Hop. Pewnie będziemy strzelać, bo tutaj są te. Cholera, nie!
No, dawaj, dawaj. A! Punkty doświadczenia za strzał w głowę. Dało się. Dobra. Jeszcze tutaj zwłoczki, jeszcze tutaj ten, co dostał po głowę. Zmieniamy na tą broń. Bierzemy amunicję. Ty człowiek, co ty tutaj robiłeś? Co tutaj robiłeś, ty? Masz. A masz za swoje. Ale tutaj trzeba pociągnąć rzeczywiście z łuku, bo Lara ma siłę, to pociągnie cały samolot. A to tylko miała otworzyć ten włas. Myślałem, że Lara tutaj będzie jak pudzian i pociągnie cały samolot. Kurde, apteczki puste. Ale buty są na zmianę. Buty na zmianę są ważniejsze od apteczki. Przecież choruje się od nóg zawsze i się przeziębia. Zapalniczkę mamy. Ale apteczki nadal nie. Oh yeah. Będziemy mieli podpalające strzały, ogniste, kurczę. Fuck, Lara sobie na żywca operację robi. Trzeba było to jakoś zgrzać tą ranę. Oh yeah, nowy łuk. Ale kto teraz w tych czasach ma łuk? Normalnie nawet na pokładzie samolotu, kto ma łuk? Bo to pod jakieś polowanie, tak to pilot łuk ma? Ale to nie zmienia faktu, że dobrze, że mamy łuk nowy. I strzały zapalające oczywiście. Będziemy teraz kosić tych gnoi. Nie mają teraz z nami szans. Rod, słyszysz mnie? Rod! Lara, jesteś cała? Tak. Rod, usłysz mój krzyk! Głos mówi co innego. Rod, nic mi nie jest. Gdzie jesteś, dziewczyno? W jakiejś wiosce koło ufortyfikowanego pałacu. Ja cały czas schodzę ze wzgórza. Jak udało ci się tam tak szybko dotrzeć? Długa historia. Widzę stąd całe miasteczko. Jesteś koło tej dużej bramy? Właśnie idę w jej stronę. To ta owca! Tam! Fuck, fuck, fuck. Kurde. Dobra, jedną flarę. Jest spoko. Dobra, jeszcze jeden. Laura, ładuj życiesz. Nie Laura, tylko Lara, sorry. Dobra, jeszcze jeden. Ponowa. A nie ukryłeś się. No zginiemy. Proszę, żebyśmy nie ginęli. Proszę. Jest. Udało się. No fuck.
tu ich jest? Fak, jaka ekipa duża. Dobra, chodźcie. A? A, masz skamulca. Jestem pod ostrzałem. A! Dobra, już po nich. Dynka wyprząca się pomiędzy strzałami zwykłymi i ognistymi. Dobra, to ogniste zostaje, bo lepsze. Mam jeden punkcik umiejętności Lary oczywiście. I łowy chyba dodamy. Co by tutaj ulepszyć? Tutaj na razie nie możemy. Ulepszymy chyba... O, więcej. Strzał z ciał zabitych wrogów będziemy otrzymywać teraz. Jest! Jest! Czekaliśmy na to. Pług. Pług. No i co z tego? Nic nie możemy dodać? Szuk na maksa oczywiście. Jakby inaczej. Tutaj za mało, tutaj dobrze. O, tutaj powiększone magazynki. Dobra. Szybsze przeładowywanie. To będzie dobre. Wszystko musimy te wszystkie zwłoki obadać. Bo to było gorąco. Dobra. To jest taka fajna otwartość tego wszystkiego, że nie wiadomo. Raczej, że wie, no, można każdą drogą pójść. O, tak mogę powiedzieć. Staniecie po pedach, a nie. Nie podchodźcie tu nawet. Gnoje. Nie podchodźcie tu nawet. No kurczę, spokojnie. Dobra. Już po nich. Nie mamy w ogóle iść. Tam musimy iść, ale... Dobra, tutaj oczywiście zwłoki. Jeszcze. Surowce. Części mamy do strzelby i jeszcze tutaj musimy stąd jakoś wyskoczyć. Dobra, tędy możemy wyjść. Po co ja tutaj wskakiwałem w ogóle? Bo jeszcze w nim coś jest. Tutaj. Ammo. Otworzymy tutaj i czekamy. O. I tu jest właśnie grobowiec. Ja myślę, że to otworzymy. I hop, Lara, do środka. O, tu coś leży. 5 punktów doświadczenia, wiecie ile to jest? To jest tyle. Tyle, że ja nigdy tyle nie dostałem w tej grze. Bardzo się z tego cieszę, że dostałem tyle. Aż. Zaraz trzeba... O, tutaj. Surowce! Jest! I kolejne surowce! Jest!
broń maszynowa. O, tutaj, o, teraz mam ogniste strzały, możemy podpalać te takie wyklinowe bajery. Wyklinowe bajery z tymi no, z surowcami, o. Ara na dół. Lara. I trzeba grobowiec obadać. Tutaj tak ten. Co my tutaj musimy zrobić? Rzucić tym? Co to daje? Co to mi daje? Czy ja to mogę? Czy ja to mogę wrzucić tutaj, żeby się dopadło? Mi bardziej? Słonecznej królowej. To było kiedyś święte miejsce. Taki myk. Reszta, tam są dwa na dole. Musimy wejść. Tędy, na górę, szybko, szybko, Lara. Szybko, nie ma czasu. Trzeba ratować sam, a ty tu się bawisz w grobowce jakieś. Teraz do góry podlecimy? Tak czy nie? Co? Ej, co to jest? Musimy tak chyba wyjść. To trzeba tak ładnie zrobić. To jest znowu czasowa. No, myślę, kochani, że odcinek wam się podobał. A, no dobra. Powiem tak. To jest znowu taka czasowa, więc nie będę was tym zanudzał i przejdę to poza odcinkiem. Więc jeśli odcinek wam się spodobał, to komentujcie, subskrybujcie i łapki w górę. Siema.